Zaledwie 2 lata po wydaniu poprzedniej płyty, czyli klimatycznej i bardzo refleksyjnej siódemki, WW wraca do nas z najnowszym materiałem, czyli z płytą Za niebawem, która jest niewątpliwie jednym z najważniejszych polskich wydawnictw tego roku. Jeśli chcecie się dowiedzieć dlaczego, poza tym, że to WW, to zostańcie ze mną. Agora, wydawca tej płyty, reklamuje ją jako premierowy materiał, który stawia na żywioł, rytm i mocniejsze gitarowe akcenty. Więcej jest też tym razem odniesień do spraw społecznych i pytań o kondycję człowieka w tych pogmatwanych czasach. No i nie pozostaje nic innego, jak się po prostu z tym opisem zgodzić. Zarówno pod kątem muzycznym jest to prawda, bo Za niebawem jest dużo bardziej bezpośrednie i żywiołowe niż siódemka, ale również tekstowym, gdzie WW drąży, jątrzy i często nie pozostawia suchej nitki na odbiorcy. I pewnie znowu pod tym filmem posypią się łapki w dół i komentarze typu po co ta polityka, no ale trudno, no nic nie zrobię. Po pierwsze mówię o płycie WW, a nie o swoich wymysłach, a po drugie wydaje mi się, że muzyka zaangażowana jest w dzisiejszych czasach tak pożądana, że nie ma się co na jej występowanie burmuszyć, wręcz przeciwnie, trzeba doceniać fakt, że artyści chcieliby w debacie publicznej zabrać swój głos, bo często niestety tego bardziej uniwersalnego, szerszego spojrzenia na sprawy brakuje, a artyści często je gwarantują. Warto wspomnieć o gościnnym udziale na tej płycie sióstr Natalii i Pauliny Przybysz oraz ich mamy, które gościnnie wystąpiły m.in. w utworze Takie tam jeden, piosence, w której WW pokazuje mi się z zupełnie innej strony, z której do tej pory ją znałem. Jako stosunkowo młody słuchacz WW przesłuchałem na razie ich 2 albumy, czyli właśnie siódemkę i Za niebawem. Muszę powiedzieć, że to jest zupełnie coś odstającego mi od wyobrażenia tego zespołu. Jest to piosenka bardzo żywiołowa, z taką, powiedziałbym nawet przebojową, jak na WW melodią, zabarwione fajną gitarą w tle, no i do tego te soulowe chórki, które tworzą naprawdę fajny klimat, więc jest to kompozycja całkiem niczego sobie. No i do tego ten tekst, zabawny, ale jednocześnie również nieco tragiczny w swojej wymowie. Cytuję z pamięci: dziś nie kupuję gazet ani sobie, ani żonie, aby nikt nie dowiedział się, po której jestem stronie. Niestety, ale polaryzacja również medialna doszła w Polsce do takiego stopnia, że to, jakie media śledzimy, więcej świadczy o naszych poglądach, o tym, jakimi ludźmi jesteśmy, niż nasze czyny. Niestety. Ja tańczę. A wszystko zaczyna się bardzo niespiesznie, niczym na wspomnianej siódemce, czyli właśnie utworem Niespiesznie. Zacząć płytę od najdłuższej kompozycji, niemal 10-minutowej piosenki, to jest ryzyko, ale to jest ryzyko, na które na polskiej muzycznej scenie w zasadzie kto, jak nie WW, może sobie pozwolić. Ale mimo powolnego rozwoju, jaki następuje w tej piosence, jest to kompozycja jak najbardziej zróżnicowana, bo są w niej momenty zupełnie spokojniutkie, jazzujące, z saksofonem, delikatną perkusją, pianem, ale również te bardziej charakterystyczne dla rockowego grania z gitarową solówką, mocniejszą gitarową solówką na czele, więc jest to kompozycja bardzo ciekawa w swojej budowie. No i bardzo charakterystyczna dla Wojciecha Waglewskiego powściągliwość, brak słowotoku, taka niespieszność frazy, bardzo duża oczywiście przestrzeń dla instrumentów, dla muzyki i generalnie taki skromny, fajny przekaz. O bardzo ciekawym, ale również bardzo trudnym, dzielącym słuchacza prosto między oczy utworze Przybysze opowiem w osobnym odcinku Protest Songu, specjalnym odcinku, który już niebawem, za kilkanaście dni na kanale. Jeśli nie chcecie go przegapić, to śledźcie kanał, zasubskrybujcie, wciśnijcie dzwoneczek, to dostaniecie o nim powiadomienie, bo myślę, że naprawdę warto się nad tym utworem troszeczkę głębiej, szerzej zastanowić. Dlatego zapraszam Was oczywiście na Protest Song, a teraz wracamy do punktu widzenia. To, że w tym materiale nie będę mówił o Przybyszach, nie znaczy, że zupełnie pod kątem tematycznym zostaniemy bez niczego. Bo jest tutaj chociażby utwór Się poruszam jeden, czyli piosenka żywiołowa, taka lekko transowa, w tym sensie transowa, że ma motyw muzyczny zapętlony, również refren jest skonstruowany na zasadzie powtarzającej się frazy ja tańczę, a więc jest to taka wciągająca kompozycja. Przy okazji tego utworu bardzo istotne są tekst i teledysk i może zaczniemy od tego drugiego. 7 stycznia 2015 roku, być może pamiętacie, w siedzibie jednego z francuskich tygodników doszło do ataku terrorystycznego, w którym zginęło 12 osób. A bohaterką tego teledysku i utworu jest pani, której nazwisko będzie widniało po waszej lewej stronie. Nie będę wymawiał tego nazwiska, żeby nic nie przekręcić. Jest to pani, która w dniu tego zamachu postanowiła minutą tańca dziennie wyrażać swój sprzeciw wobec przemocy, nienawiści. No i tekst
tekst świetnie tego zamysłu kompozycyjnego domyka. Ja tańczę na tę nienawiść, kompletnie chorą, na rozdwajanie włosa na czworo, na hipokryzję w każdym zdaniu. Ja tańczę, wypinam się cały na to, co wokół. Moim kronikarskim obowiązkiem jest jeszcze wspomnienie, że publikacja tego teledysku zbiegła się z dniem śmierci prezydenta Pawła Adamowicza, więc wymowa tego utworu została, myślę, w wyniku tych wydarzeń mocno spotęgowana. By się odnaleźć jakoś w tym godnie. Bardzo ciekawy wykon towarzyszy, czy jest udziałem ostatniego zamykającego tę płytę utworu, który w pierwszej części zaśpiewany jest ciekawymi i takimi delikatnymi wokalizami w wykonaniu Wojciecha Waglewskiego i pani Przybysz, a druga część zaśpiewana jest już przez samego Waglewskiego z takim efektem duplikacji nałożonym na wokal, dzięki czemu to brzmi tak bardzo ciekawie. Nocą to natomiast taki, można powiedzieć, indie rockowy kawałek z bardzo ciekawą linią basu, a to wszystko jest oczywiście doprawione tekstowymi smaczkami, takimi jak chociażby dobrze, że minęła pora na szacunek do telewizora, czy w utworze, który mówi o potrzebnych światu na gwałt hipisach, trochę się pozłościmy, a potem odpuścimy i wyjdziemy do ludzi, polubimy się też sami i znów się stanie żywa wiara w życie poczciwe. Gdzie indziej jest również obietnica pojednania i wybaczenia, a to wiadomość z ostatniej chwili, że ci, co zbłądzili i pogubili się, będą mogli w wagonie A wyspowiadać się z całego zła. I z grubsza dlatego ta płyta właśnie jest jednym z najważniejszych polskich wydawnictw tego roku, niezależnie od tego, co w najbliższych 10 miesiącach będzie się działo, a mam nadzieję, że będzie się działo dużo ciekawej muzyki. Jeśli jeszcze Wam mało WW na kanale, to za niebawem zapraszam Was na odcinek Protest Songu. Pamiętajcie o Przybyszach, także śledźcie kanał, wciśnijcie subskrypcję i obok jest dzwoneczek, wtedy dostaniecie powiadomienia o każdym nowym filmie. Pamiętajcie również o łapkach w górę, one bardzo mi pomagają w docieraniu do nowych odbiorców. To jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Jeśli być może nie zdajecie sobie z tego sprawy, to bardzo Was proszę. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pamiętajcie, że możecie mnie oczywiście na Facebooku i na Instagramie śledzić. Możecie do mnie napisać, czy to na Facebooku, czy poniżej jest również mail do mnie, jeśli macie jakąś sprawę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.